Witajcie, witajcie na moim kanale z długo oczekiwanym i w bólach stworzonym filmem. Ja tutaj już część materiału niestety wrzuciłem wcześniej. To są tak zwane moje testy, żeby wiedzieć po prostu co z tym robić. To są panele podłogowe klasy AC4 położone na ścianie, a to była moja córa. Słuchajcie, pokażę Wam, w jaki sposób ja u siebie zrobiłem panel podłogowy na ścianie, który jeszcze nie jest specjalnie popularny. Tutaj mój róg, który miał być zacięciem na 45 stopni, ale powiem Wam szczerze, że trochę się z motyką na słońce porwałem, laminat mi się wykruszał, próbowałem praktycznie wszystkich sposobów, którymi moimi maszynami, przyznaję się bez bicia, nie dają rady, jeżeli chodzi o mega precyzyjne cięcie laminatu. Mogłem się też bawić festolem, ale tutaj troszkę zależało mi na czasie. Wykorzystałem bardziej budżetowe narzędzia. Festol był tylko później, na samym końcu, w celu docięcia listw paneli, które są przy samym suficie. Tutaj pewnie się zastanawiacie, po co taśmy były wykorzystane do pakowania i te panele, które były przyklejone, takie kawałeczki. To było wszystko do dociągania, można powiedzieć, lewego panela z prawym panelem. Całość była klejona na płycie gipsowej. No i tutaj przechodzimy już na timelapsa. Mały porządeczek, ułożenie wszystkich paneli. I co ja tutaj teraz robię? Docinam tutaj zamek z panela, który jest już przyklejony, ze względu na to, że mam tutaj rurę gazową i nie byłem w stanie go wpiąć. Tutaj jedne panele wczepiałem, ścinałem te zamki wcześniej, inne później. Tutaj wrzuciłem klej z Pateksa, bardzo rzadki klej. Bardzo mi się nie podobała robota z tym klejem, ze względu na to, że bardzo rzadki był jak dla mnie. O, widzicie, zresztą sami takie mazy idą. I to mi się niespecjalnie podobało. Był Pateks, był jeszcze z firmy Soudal, czy jak to tam się nazywa profesjonalnie, ale też jakiś taki za rzadki. A później jak przeliczyłem, bo robiłem takiego testa, wychodzi, że ogólnie rzecz biorąc bardziej wydajny jest klej z mamuta niż te rzadsze. I doszedłem do wniosku, że szkoda moich pieniędzy na wydawanie, bo tego będę musiał więcej zużyć. Ogólnie zużyłem 14 tubek wszystkich dostępnych klejów. I tak sobie tutaj skakałem, żeby ta robota tak naprawdę dobrze szła, jak to tutaj na tym wideo, a to jest w sumie zlepek, teraz już nie pamiętam, ale bodajże chyba dobrego półtora tygodnia roboty, biorąc pod uwagę to, że to robiłem od godziny 17 do godziny 20, 21. O, tutaj już lecimy, tu już lecę na mamucie. A tu się przeniosłem do piwnicy, żeby pociąć troszkę pod kątem 45 stopni i żeby nie było monotonnie na filmiku, no to wziąłem ze sobą też kamerę. Tu ogólnie też było dużo mierzenia, dużo przekładania pod kątem 90 albo 45 stopni. Nie miałem innego pomysłu i chciałem po prostu tak jak leciało. Można powiedzieć, że żeby to zrobić jak? Tak fabrycznie, czy nie, z taśmy, nie da się. Trzeba to po prostu jeden za drugim ciąć. Za dużo wymiarów, za dużo... Za pusto w głowie już miałem i tak się musiałem niestety męczyć. Tutaj ukośnica, można powiedzieć, że spisała się, jeżeli chodzi pod cięciem 90 stopni, pod kątem 45 stopni. Mam pewne zastrzeżenia. Tam mi się gdzieś zrobił luz na prowadnicy. I niestety coś mi tam szarpało. Albo ta tarcza już jest delikatnie tępa, ale tam jest dalej fabryczna z Evolution. Mimo wszystko jestem z niej bardzo zadowolony, ze względu na to, że zrobiła mi praktycznie
90% roboty oprócz wyżynarki z grafita, ale wyżynarka grafita to już głównie do wycinania takich środkowych otworów pod kontakty, przełączniki itp. itd. Tutaj ogólnie serdeczne podziękowania dla Adriana z kanału HK za pomoc merytoryczną, jeżeli chodzi o wszelkie doradztwo, tam głównie przy płytach i przy panelach zresztą też. Także pozdrawiam Cię, Adrian, bardzo, bardzo serdecznie. O, tutaj moja pomagierka, z którą bardzo często siedziałem w domu. Pilnowałem je, żeby mnie prąd nie kopnął, a w razie co, jakby co, to trzeba uciekać. Tutaj moja jedyna niezawodna wyżynarka, której strasznie nie lubię. Ma bardzo krzywą stopę i to jest grafit, ale ten grafit to był zakup zaraz jak się grafit pojawił w Polsce. To był pierwszy mój zakup, jeżeli chodzi o wyżynarkę. Tutaj bardzo dużo było właśnie na tym rogu roboty. To mi szło najwolniej i powiem Wam szczerze, na dzień dzisiejszy troszkę żałuję. Za dużo miar było, żeby się zdecydować i żeby to robić bardzo szybko i sprawnie. Tym bardziej, że, żeby nie było, robię to pierwszy raz. Robiłem to pierwszy raz na ścianie panele, bo panele podłogowe na podłodze kładłem już ileś tam razy, ale panele podłogowe na ścianie kładłem pierwszy raz i wydaje mi się, że wyszło dobrze. Tylko mam teraz problem, niestety mam teraz bardzo duży problem z dobraniem kolorystycznym wykończeń typu kątowniki zewnętrzne, kątowniki wewnętrzne. Listew płaskich, wykończeniowych raczej nie będzie. Ale no tutaj jest problem, żeby to znaleźć, takie coś. Po marketach jest ciężko, także niestety, ale na filmie będziecie widzieli całość zrobioną, ale już jest bez, jeszcze jest bez tych listew. Tutaj teraz przechodzę nad drzwiami z jednym długim panelem i tutaj postanowiłem zrobić taki numer. Te panele przykleiłem w tym rzędzie na taśmę, żeby zmierzyć dokładnie co i jak, bo tam trzeba obciąć przy futrynie, dopasować, ale tutaj rozebrałem, położyłem u góry jeden panel, ja go nie sklejałem ze względu na to, żeby te panele właśnie, które teraz kładę, żeby je przykleić i żeby złapać ten sam poziom. Później ten panel górny będzie ściągany i dopiero wtedy będę to wszystko przyklejał. Oczywiście dolne zamki, znaczy się zamki do wycinania w niektórych miejscach, w których był problem z wsadzeniem. O, tutaj pościągałem już wszystko i teraz już grzejemy tam pierwszy panel przyklejony, tutaj już o, odmierzone ciach i przyspieszone. Ogólnie materiału było ponad godzinę czasu, godzina 15 i postanowiłem to mocno skrócić, bo zanudzilibyście się na śmierć. Dobra, jedziemy z następną ścianą. Ściana wyjściowa. Pierwszy panel był. Najważniejszy jest właśnie pierwszy panel ze względu na to, żeby wszystko wypoziomować. I tutaj robię teraz tak na przemian. Bardzo krótki panel, bardzo długi. Albo cały panel, w zależności co mi wyjdzie z jakichś ścinków, co się nada. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o ścinki, wydaje mi się, o, po prawej stronie widzicie mojego przyjaciela, najbardziej inteligentna osoba w całym mieszkaniu, jak byłem sam oczywiście, ja byłem zaraz za nim, a potem nie było nikogo, bo byłem sam. O, tak. I zapomniałem, o czym mówiłem. No mówię, że ten ptak był inteligentniejszy ode mnie. Dobra, tu już wszystko na gotowo, żeby potem się z tym nie babrać. O, tutaj mamy teraz taką mega docinkę. Było co tu robić przy tym, żeby to mi w zasadzie wyszło jak najciaśniej. Moje założenie takie, jeżeli chodzi o wykończenia takie maskujące, to będą kątowniki o szerokości 2 cm. Chyba, że się coś uda w coś mniejszego, konkretniejszego dorwać, ale na rynku widziałem tylko 2 cm. Takie najbardziej logiczne. Tutaj oczywiście całość już ładnie złożona. Pierwsza listwa na następnej ścianie. Może wygląda to tak nie po kolei, ale uwierzcie, że to jest po kolei, bo to jadę teraz, zmierzam ku kuchni. Więc te
te główne ściany wyłożyłem, a później bawiłem się z kuchnią i na samiutkim końcu te wykończenia, właśnie tutaj teraz przy drzwiach widzicie murki, które są jeszcze nie obłożone panelem, ale to wszystko ze względu na to, że chciałem jak najekonomiczniej wykorzystać materiał. Zostaje wtedy bardzo dużo ścinków, z których można wykorzystać sam panel. Po co docinać za każdym razem gdzieś tam panel i go skracać, skoro można zostawić sobie to na samiutki koniec. I w sumie wyszedłem z takim odpadem, można powiedzieć, że gdybym to poskładał do całości, to do wyrzucenia został mi dwa panele, może trzy panele, nie więcej. To są takie ścinki, które już do niczego się więcej nie nadają. Tutaj robię to samo. Nakładam pierwszy panel, odmierzam sobie wszystko, żeby to miało ręce i nogi. I tutaj widzicie, u góry jest położony następny, tam gdzieś jakaś przerwa chyba była i nie filmowałem, żeby zrobić to samo, co na tych pierwszych drzwiach. Dołożyłem tego panela, tego króciutkiego. I no, tutaj cały czas przymiarki. Teraz mi syn pomoże ściągnąć to wszystko, bo włożyć było łatwo, ale ściągnąć już troszkę trudniej. O, ściąganie. I teraz już sam sobie pojedynczo z powrotem wszystko nakleiłem. Fajnie to wygląda na tym filmie, jakbym to zrobił w jeden dzień. Też bym tak chciał, ale niestety się nie da. O, tutaj ostatni rząd paneli, który na tych wszystkich ścianach był położony, nie kładłem do samiutkiego sufitu, tylko zostawiłem docinek. Później wszystko mierzyłem, też troszkę docinania było. I po co to zostawiłem? Zostawiłem to po to, żeby tego po prostu nie ubabrać zaraz farbą. Następny raz będę musiał już, jak będę malował sufit, będę musiał oklejać, ale tym pierwszym razem nie musiałem. Zamalowałem elegancko wszystko. No i kuchnia. Kuchnia. Tutaj mój czasomierz mi pokazuje. Widzicie, z jaką prędkością jest przyspieszony film. Ja nawet nie mam pojęcia, jak mocno to przyspieszone. Na maksa jest przyspieszone. Co tu? Tak jest, no jak zwykle. Pierwszy panel. Powiecie może, że gdzieś tam poziomu nie będzie pomiędzy jednym a drugim panelem. Po pierwsze, jest to panel bezfugowy, więc nawet jeżeli bym nie trafił z lewymi, tymi panelami po lewej stronie od drzwi, które tam widzicie, do prawych, to w zasadzie większa tragedia by się nie stała, ale mam co do milimetra rozrysowane, bo ja przed filmowaniem sobie roztrasowałem wszystko, żeby przewidziałem sobie po prostu to, żeby nie było takiego numeru. A ten odcinek w zasadzie widzieliście, bo to był z tym lifehackiem i to się wtedy na dwie kamery filmowało. Tu już mi potem fajnie poleciało. O, dużo robienia kleksów, dużo kładzenia. Ale tutaj już to dosyć szybko szło i powiem wam szczerze, że tu już byłem bardzo zadowolony, że mogłem już widziałem te światełko, które się kończy, bo miałem już naprawdę tak serdecznie dosyć, jednak takie 2-3 godzinki dziennie, cały dzień w pracy, a później jeszcze remont w mieszkaniu, to trochę daje popalić. Na samiutkim końcu będzie pokazane z całości, niestety bez obróbki. O, tutaj moja małżonka gdzieś tam się przewinęła. Tutaj troszkę pracy było z tymi wszystkimi panelami, niestety, ale dałem radę. W całości te prawie trzy panele wkładać, to jakby nie było, jest co robić. A nie chciało mi się tu zamków już w sumie ścinać. W sumie poszło 41 metrów kwadratowych panela na te wszystkie ściany. 14 tubek kleju, tak jak wcześniej gdzieś tam wspominałem. I 3 taśmy te do pakowania. Boże, mi się miesza. Sorry. Tutaj też troszkę roboty było, żeby jak najdokładniej wyciąć przy tej desce,
która trzyma całą ścianę. Jak to się nazywa? Pod co? Pod... A, dobra. Ta decha. O, to właśnie. A tutaj nie zdążyłem ściągnąć jeszcze. Aha, nie, bo tu jeszcze remont, to w sumie nie trzeba było. Dobra. A to już dzisiaj filmowałem. Już mieszkanie jest, można powiedzieć, urządzone. Tutaj mamy... A tutaj mamy drzwi. A to moja ławeczka, którą też już gdzieś tam widzieliście. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam na film. Tu drzwi, pokój od dzieci. Można powiedzieć, że to by było w zasadzie wszystko. Zapraszam wszystkich serdecznie do komentowania, dzielenia się również swoimi, że tak powiem, wykończeniami w mieszkaniach. Pokażcie, kto jeszcze ma panele w mieszkaniu, podłogowe panele na ścianie. My z moją małżonką jesteśmy bardzo zadowoleni. Mimo trudnej pracy, bo to jednak troszkę pracy trzeba było w to włożyć. Ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Tutaj, jak pokazywałem, jeszcze wiszą do dnia dzisiejszego. Dzisiaj mamy 23. Jeszcze to wisi. Małżonka mi już chyba z 200 razy powtarza, żebym to odkręcił, ale jakoś tak nie ma czasu. Tutaj, o tutaj właśnie widać ten przeskok tej płyty, o której kiedyś tam gdzieś wam opowiadałem. To będzie też zakryte kątowniczkiem, który będzie dorabiany już gdzieś tam ręcznie. Tutaj jest wykończone tak, jak jest wykończone, ze względu na to, że ta rura musiałaby być przez gazowników odsuwana, więc musiałem podocinać, ale spoko oko, nie ma sprawy, bo to i tak będzie tutaj szafka. Będę robił jeszcze szafkę do tego. I tak się prezentuje cały przedpokój. Dobra, ja wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, udostępniania. Zapraszam na wszystkie moje grupy. Grupę mam jedną. Zapraszam na grupę, zapraszam na Insta. Bez pitolenia. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dzięki wielkie za doping. Jesteście naprawdę wspaniali. I do zobaczenia w następnej realizacji. Pozdro.